Podczas twórczości bez barier niepełnosprawność nie występuje. Występują osoby doskonale wyrażające własne ja językiem artystycznego przekazu, sprawiając, że granica między niepełnosprawnością a sprawnością zaciera się. Jest w zasadzie niewidoczna. Gala Osób Niepełnosprawnych to impreza, na której świat niepełnosprawnych ludzi przedstawia się jej uczestnikom w sposób zaskakująco pozytywnie nastawiony do życia i pełen kreatywności. Tak dzieje się od lat, a pierwsze próby tych prezentacji siebie na szerszym forum w Białogardzie miały miejsce dekadę temu. Inicjatorami działań byli Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz miasto Białogard. Impreza jest już ponad 11 w naszym mieście. To się okazuje, że jest to impreza, która bardzo fajnie się przyjęła tutaj w kalendarzu naszego miasta. Ludzie chętnie uczestniczą. I dziękuję tutaj za wsparcie wszystkich życzliwych osób, które angażują się, bo organizatorem jest Powiatowy Dom Samopomocy, ale również przy udziale Urzędu Miasta, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy. Dlatego cieszę się, że możemy w tym święcie, w tym wydarzeniu uczestniczyć. 17 grudnia na scenie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprezentowały się białogardzkie warsztaty terapii zajęciowej Szansa, środowiskowe domy samopomocy z Wałcza, Klępczewa i Połczyna Zdroju oraz pełniący honory gospodarza PDS CRK z Białogardu. Publiczność świetnie bawiła się na każdym z występów, a te były różnorodne. WTZ Szansa zaprezentował się w niekonwencjonalnym spektaklu Adam i Ewa oraz popisał się wokalnymi umiejętnościami. Wałcz przywiózł do Białogardu coś, czego nie można było puścić mimo uszu. Bębny. Goście z Klępczewa zatańczyli w rytmie walca angielskiego. Pierwsze wrażenia na gorąco. Jak się Państwu podobało? Bardzo dobrze. A skąd Państwo przyjechali? Z Klępczewa. Co ciekawego na scenie, żeście zaprezentowali dzisiaj na imprezie? Dzisiaj była kolęda wśród nocnej ciszy. No i taniec, tańczyliśmy walc angielskiego. Po raz pierwszy w Białogardzie?
To znaczy ja tak. A reszta uczestników? No już była ze 3 razy. Podobało się? Bardzo. Pouczyń Zdrój, energetycznym wykonaniem rockowych numerów, wywołał wśród uczestników falę euforii. Czadu było co niemiara. Jest radość, jest Pouczyń Zdrój, jest Borowina, publiczność jest. Mamy się nam śpiewać! Bawimy się! Tak, po raz pierwszy w Białogardzie graliśmy koncert rockowy, na żywo, perkusja automatyczna, ale daliśmy radę. Gorąco, ale było fajnie. Czy ten rock'n'roll w Pouczynie jest równie żywy jak browar? Tak, tak, rock'n'roll jest żywy zawsze w Pouczynie Zdroju. Dużo jest zespołów rockowych. Dzisiaj pani szczególnie zachęcała do tego, aby odwiedzić Pouczyń Zdrój i skorzystać z Borowiny oraz z... Browaru. Znaczy z piwa. Jest produkowane w różnych gatunkach, w szczególności Furman. Stara produkcja. Czy to piwo wam służy lepiej niż spotkania tego typu? Na pewno nie. Więcej poweru daje jednak takie spotkanie. Piwo tylko uspokaja najczęściej. Prawda, Babka? My tu się wyżywamy, tu nasza energia, tu nasza siła. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Kiedy rano wstaje, kiedy rano wstaje. Jojo, niebo pachnie majem, niebo pachnie majem. Jojo. A tak ogólnie, czy ta impreza spełniała państwa oczekiwania? Spełnia jak najbardziej. Spełnia. Prawda? Piękna impreza, zadowoleni? Piękna impreza była. Piękna impreza, tak jest. Yeah. Czyli możemy liczyć, że jeszcze się tutaj spotkamy. No, na pewno. Na pewno się spotkamy. Bardzo dziękuję i życzę sukcesu. Nawzajem też. Podopieczni Białogardzkiego Powiatowego Domu Samopomocy w rzewnym nastroju zaśpiewali Dni, których nie znamy oraz subtelnie i z niezwykłym wdziękiem otwierali bombonierkę w dialogu miłosnym. Śmieję się, nic mi do tych drap, ale wiem, choć papierku po cukierkach ślad tu i tam, marzy ci się bombonierka? Marzy mi się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tą zagadkę. Po ostatnią czekoladkę. Ważne są te hipoteki, których jeszcze nie znamy. Ważne kiski, takich wilnych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Każdy z ośrodków biorących udział w twórczości Bez Barier uhonorowany został specjalną statuetką.
a na zakończenie wszyscy spotkali się przy integracyjnym stole ze smakołykami. Przyglądam się, jak ci ludzie niesamowicie właśnie wykorzystują swój potencjał, angażują się i robią coś dla innych, tak? A osoby, które nie mają żadnych barier, czasami trudniej jest im nawet wyjść i do drugiego człowieka, prawda? Dlatego bierzmy z nich przykład.